interception. Here comes Adonis. Moje wielkie walki w nowym 2021 roku. Serdecznie witają. Kacper Bartosiak. I Janusz Szpindera. Proszę Państwa, nowy rok zaczynamy od takiej bokserskiej bomby, tylko już takiej bomby z długą brodą, bo z lat 60., ale dwa pojedynki Sonnego Listona z, najpierw z Cassiusem Clayem, później z Muhammadem Ali, bo w tym czasie zdążył już zmienić nazwisko, legendarny pięściarz kategorii ciężkiej. No, przeszły na pewno do legendy, do historii, to nawet mało powiedziane, w ogóle do historii sportu. Z wiele przyczyn będziemy o tym oczywiście mówić, ale między innymi dlatego, że tak naprawdę wciąż nie wiadomo, jak naprawdę było. Czy ta pierwsza walka nie była ustawiona, jak podejrzewali nie tylko ludzie, prawda, przeciwni temu, co widziano w ringu, ale też którzy podejrzewali, że te gangsterskie łączniki, które mocno wiązały Sonnego Listona ze światem przestępczym, tutaj odegrały znaczącą rolę. Z kolei do legendy przyszedł ten Phantom Punch, cios niewidzialny, chociaż myślę, że wielu go widziało. Jak my to sobie na pewno wielokrotnie oglądaliśmy ten pojedynek, będziemy okazję mieli go pokazać, te fragmenty, to również było widać, że ten prawy jednak chyba doszedł. Mówię chyba doszedł, bo tam nie ma takiego ujęcia kamery, który to dokładnie pokazał. Ale o tym oczywiście wszystkim opowiemy. Zaczniemy od pierwszej walki, która miała miejsce w Miami Beach w 1964 roku. Druga odbyła się w Lewistownie w stanie Maine w 65 roku, ale zanim przejdziemy do samych pojedynków, których stawką były pasy mistrzowskie, w pierwszym przypadku dwa mistrzowskie pasy, w drugim przypadku jeden. Mówimy o organizacjach WBC, WBA i dlaczego WBA nie zgodziło się, aby sankcjonować swój pas w tej drugiej walce. To oczywiście zaczniemy od takiego ogólnego rysu, przedstawiając obu pięściarzy, no bo o ile Sonny Liston już był postacią znaczącą, był już mistrzem świata, kiedy przystępował do pojedynku pierwszego z Cassiusem Clayem, to tak naprawdę wciąż Cassius Clay był młodzieńcem, który miał sobą wprawdzie piękny olimpijski sukces, ale jeszcze tak naprawdę nie było wiadomo, na co go stać na zawodowym ringu. Było mnóstwo znaków zapytania wokół Clay'a wtedy, a tak właściwie ta ostatnia prosta, która go prowadziła do tej walki z Listonem, no to tam były same wyboje, bo to była równa walka z Dougiem Jonesem, takim solidnym pretendentem, ale nie jakimś wielkim zawodnikiem, którą wygrał Clay, ale nie wygrał jej w wielkim stylu. To było 10 rund, nie spełniła się tam ta jego przepowiednia, bo wiem, że z tymi przepowiedniami też różnie było, ale często trafiał. Przeważnie trafiał i jak ten knockout przewidywał w danej rundzie, to udawało mu się trafić. A potem był wyjazd do Anglii na pojedynek z Henrym Cooperem i te pamiętne najpierw deski, potem to zamieszanie w narożniku, bo jak wiemy, Clay uratował wtedy gong i uratowała go tak naprawdę taka czujność i to też wielkie doświadczenie Angelo Dundee'ego, który widząc rozciętą rękawicę powiększył to tę dziurę, tak naprawdę doprowadzając do tego, że rękawicę trzeba było zmienić, dostał więcej czasu jego zawodnik, potem wyszedł, popracował nad rozcięciem, które już było Coopera, no i tam akurat tę swoją przepowiednię spełnił, stopując Brytyjczyka, no ale wydawało się, że Liston no to jest zawodnik absolutnie, na którego nie ma żadnych argumentów. Na niego chyba nikt wtedy nie mógł mieć jakichś poważniejszych argumentów, bo to był pięściarz, który tak naprawdę największe zwycięstwa zaliczył, zanim został mistrzem świata. No, ten tytuł mistrzowski, który wyrwał Floydowi Pattersonowi i to jak wyrwał? No, Patterson przecież też wielki mistrz, został przez niego po prostu brutalnie, został przez niego brutalnie zmasakrowany. Dwa nokauty w pierwszych rundach, obie walki rozstrzygnięte błyskawicznie i tak naprawdę stało się, że ten taki człowiek cienia, który gdzieś tam te jego związki z mafią, z tym świadkiem przestępczym, też różne kontrowersje dotyczące niektórych jego zachowań, stał się nagle głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o wagę ciężką, ale wydawało się, że jest takim rozgrywającym, który będzie rządził lata, bo ma wszystko, ma niesamowity lewy prosty, niesamowity zasięg i przede wszystkim morderczą siłę. To był naprawdę potężny puncher.
Tak, zanim troszkę dłużej pomówimy o Tysonie, bo jest naprawdę o kim. O Listonie. O Listonie, ja ciągle o tym Tysonie. No ale trudno się dziwić, jednak Tysonem miałem okazję komentować. Tyson się mocno też inspirował. Wiele razy inspirował się, zresztą będziemy tutaj mówić również ciekawa opinia jednego z menadżerów Claytona na temat w ogóle tej, w ogóle Sonnego Listona i tych obu walk. A więc, ale przejdźmy może do Cassiusa Claya, bo ten jego największy olimpijski sukces wiąże się z występem polskiego pięściarza, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego w historii boksu olimpijskiego, a więc Zbigniewa Pietrzykowskiego. Tutaj widzimy odwrotna pozycja Zbigniewa Pietrzykowskiego. No, wielki pięściarz w Europie nie miał sobie równych. Wygrał w sumie czterokrotnie jako pierwszy pięściarz, cztery razy Mistrzostwa Europy w trzech różnych kategoriach wagowych. No, miał pecha do Igrzysk Olimpijskich, tak można powiedzieć, dlatego spotykał się z bitnymi pięściarzami. W 1956 roku w Melbourne, jeszcze w wadze 71 kg, więc lekko średniej, spotkał się z Laszlo Papem, którego wcześniej w Warszawie znokautował i przegrał z nim na punkty. Laszlo Pap to wybitna postać, bo przecież później był nie tylko trzykrotnym mistrzem olimpijskim, ale był również zawodowym mistrzem Europy i węgierskie władze nie dopuściły do jego walki o zawodowe mistrzostwo świata i wtedy rozżalony zakończył karierę, a był faworytem w walce o zawodowe mistrzostwo świata, w ogóle nieprawdopodobny puncher. Natomiast ten pojedynek z 18-letnim wtedy Cassiusem Clayem, no to była mordęga dla Zbigniewa Pietrzykowskiego. No to byłaby mordęga dla każdego, bo trafiłeś na zawodnika, o którym tak naprawdę nikt wtedy za dużo nie wiedział, który stawiał pierwsze kroki, a okazało się, że ten jego unikalny styl, no wtedy chyba nikt nie przypuszczał, że za parę lat będzie rządził w zawodowej wadze ciężkiej, bo po prostu nie wyglądał fizycznie na tak dużego pięściarza wtedy Cassius Clay. Natomiast był niesamowicie pewny siebie, robił błyskawiczne postępy, no i miał tę pracę nóg. No to właśnie widać, że były takie momenty, kiedy był po prostu pięściarzem niezwykle trudnym do trafienia. Tak, już tutaj cuda wykonywał Pietrzykowski. Pamiętam, jak mi opowiadał o tej walce, kiedyś jak się spotkaliśmy w Bielsku-Białej, gdzie mieszkał, mówił, że kiedy już nie miał sił, kiedy właściwie już nie miał nóg, mówiąc krótko boksersko, to wówczas próbował nabrać na jakąś... No, myślał, że się nabierze na jego słabość taką jeszcze, prawda, bardziej uzewnętrznioną niż była normalnie, ale Tajmie może miał 18 lat, już wtedy był bardzo inteligentnym chłopakiem w ringu. Nie dał się na to nabrać. Zrobił to, co do niego należało. W trzeciej rundzie był zdecydowanie lepszy. Pietrzykowskiemu zabrakło nie tylko okraniacza na zęby, zostawił w wiosce olimpijskiej, już nie można było go na czas dostarczyć, był robiony na miarę. Natomiast doznał rozcięcia wargi, prawda, więc krwawił. To na pewno mu nie umożliwiało, ale na pewno nie było główną przyczyną jego porażki. Co do tego, myślę, że tutaj nie. Absolutnie. Clay wtedy byłby faworytem z chyba każdym pięściarzem, jakiego byśmy tam nie podstawili. I co ciekawe, on potem był tylko lepszy, bo to doświadczenie olimpijskie go niesamowicie wzmocniło. Ale też musimy powiedzieć o kontekście takim szerszym, polityczno-społecznym, bo ten początek lat 60. No to był też wyjątkowy czas w Ameryce. To był czas przede wszystkim zamachów. Najpierw czas nadziei związanej z prezydenturą Kennedy'ego, potem zamach na niego, zamach na Martina Luthera Kinga, tarcia, które się pojawiły w obrębie organizacji Naród Islamu, z którą też potem się Clay, najpierw Clay, a potem Ali związał. Tam działo się mnóstwo rzeczy, to się wszystko kotłowało i budziło kontrowersje. Też na tej ostatniej prostej do walki mistrzowskiej z Listonem. Natomiast no, też wielkim problemem był rasizm w Ameryce i o tym sam pięściarz opowiadał wielokrotnie. No, słynna historia z tym jego medalem. Tak naprawdę to też jest legenda, że po tym jak wrócił ze złotym medalem do domu, to był akurat fakt, że były takie restauracje, gdzie nie mógłby zostać obsłużony w swoim własnym rodzinnym mieście, złoty medalista olimpijski. No i tutaj jest wersja właśnie Alego, że w obliczu takiej sytuacji cisnął złotym medalem do rzeki. No, potem biografowie wyśledzili, że prawdopodobnie tak się jednak nie stało i że ten medal w rzece jednak nie spoczął, natomiast faktycznie zaginął i rzeczywiście Ali dopiero po latach w Atlancie dostał w Atlancie, tak naprawdę, kiedy był takim też
cichym bohaterem do końca tej ceremonii otwarcia, zupełnie niespodziewanym. Jedno z najbardziej spektakularnych tych olimpijskich otwarć, bez dwóch zdań. Chyba Ameryka pokochała go wtedy nawet bardziej niż wtedy, kiedy wygrywał, kiedy był znakomitym pięściarzem, bo wtedy już miał te ogromne problemy zdrowotne, Parkinson. Tak, to drżąca ręka, to drżąca legendarne ręka, ujęcie, prawda, i później i ten duplikat medalu, i to zapalenie znicza. W sumie właśnie taki bezbronny, bezradny Ali, który przecież był takim zarozumialcem do potęgi entej. Ci, którzy go znali bliżej, mówią, że był zupełnie inny, kiedy nie była światła kamer, prawda? No, kiedy był u siebie w pokoju, to najczęściej albo drzemał, albo mówił krótkimi zdaniami, ale generalnie oceniano go pozytywnie. Natomiast na przykład taki Joe Louis, inna wybitna postać, nigdy nie ukrywał, że go nie lubi, ale przede wszystkim za to zrozumialstwo. Tak, nieprawdopodobne, bo jego, kiedy pytali, co sądzi o Dempseju, czy jest od niego lepszy, czy gorszy, powiedział, no nie mogę porównywać się z kimś, z kim nie mogę walczyć. Natomiast Ali nie miał tego problemu. Tak, od początku twierdził, że jest największy, jeszcze jak nic nie wygrał. A tak więc Louis mówił, że on by załatwił tego Alego. Zepnąłby go do lin, bo bym nie miał pojęcia o walce na linach. Tam dopiero, tam bliżej narożnika bym go tam ustawił. Nieustannym pressingiem bym go zamęczył. Czasami na dół bym mu osłabił nogi, zwolnił jego szybkość, no a później wykończył. No oczywiście to są takie gadki, no bo tak naprawdę fantastyczne, na tamte czasy warunki fizyczne Alego. On miał 191 cm wzrostu, 2 metry zasięgu, a więc zdecydowanie lepsze warunki od Louisa, który bił wprawdzie bardzo mocno, ale miał z kolei tytanową szczękę i wbrew pozorom też bił mocno. Ale proszę Państwa, przechodzimy do tego pojedynku, który odbył się 25 lutego 1964 w Miami Beach na Florydzie. Sonny Liston wtedy miał bilans 35 wygranych, jedna porażka, 26 nokautów, Cassius Clay 19 zwycięstw, żadnej porażki, 15 walk wygranych przed czasem. Ciekawa waga. Sonny Liston 218 funtów, tak porównają do dzisiejszych czasów, ale przy wzroście 185 centymetrów. Straszliwie wielka pięść, tam było chyba około 36-37 centymetrów obwodu w pięści. To była pięść jak bochen. To był waga 98 kg 970 gramów, tak mniej więcej wynika z przeliczeń. Cassius był lżejszy, 211 funtów, a więc 95 kg 790 gramów. Stawką były pasy WBC, WBA kategorii ciężkiej, 15 rund. Tytuł bronił Sonny Liston, który ten tytuł zdobył, wygrywając przez nokaut w pierwszej rundzie z Pattersonem, mistrzem olimpijskim z 52 roku w kategorii średniej, co ciekawe. Patterson zdobył, a jeszcze co ciekawe, Liston pokonał jeszcze na amatorstwie innego złotego medalisty tamtych igrzysk, Eda Sandersa, który też w pierwszej walce. Tak, tragicznie zginął. Tak wyglądał bilet, proszę Państwa, na tamten pojedynek w convention. Tak jest, to było w Convention Center w Miami Beach. Przed obejrzeniem fragmentów tego pojedynku zobaczmy, jak spisywali się na ringach obaj pięściarzy. I Sonny Liston, zacznijmy może od Sonnego Listona, później pokażemy nokauty Cassiusa Claya. To Sonny Liston, no to był potwór. No, potworna siła, to podkreślają wszyscy, nawet George Foreman, który tylko zna tę siłę ze sparingów, ale no to wystarczy spojrzeć, jaki efekt te ciosy wywierały na jego przeciwnikach. Po prostu jak w nich wjeżdżał, to kończyło się błyskawicznie. Miał za tym też argumenty w postaci szczęki. Był niezwykle odporny. Tak się wydawało przynajmniej do walki z Clayem Alim, że to jest zawodnik, który właściwie wad jakichś większych nie ma po prostu. Tak, zasięg nieprawdopodobny. A się nie chce wierzyć, to 213 centymetrów. Nie brakowało takich, którzy podważali ten zasięg, bo faktycznie przy wzroście 185, 213 zasięgu, a przy tym ta potworna siła i bardzo dobra technika. Świetny lewy prosty. No w tamtych czasach chyba najlepszy lewy prosty. Który do dziś uchodzi za jednego z najlepszych. Ustawiał walkę tym lewym prostym, ale Angelo Dundee mówi, a nawet jak lewym sierpem gdzieś machnął w okolice, gdzieś właściwie drasnął tylko tym lewym sierpem, to już nie było co zbierać.
Także można się go naprawdę było obawiać. Wspomniany przez ciebie Cooper, który porzucił na deski w 63 roku Cassiusa Clay'a, powiedział, że no, gdyby wygrał Cassius Clay ten pojedynek z Listonem, to on chętnie jeszcze raz z mistrzem o mistrzostwo może walczyć, ale jak wygra Liston, to nie daj Boże. Nie. Tak, tak, jego menadżer powiedział, że w ogóle nawet by się nie chcieli znaleźć na tej samej ulicy co Liston, więc no to był zawodnik, który no budził postrach, któremu nikt nie dawał szans i który tak naprawdę pewnie o ten tytuł mistrzowski by w ogóle nie zawalczył z Pattersonem, gdyby nie wola samego Pattersona, bo Liston był tak naprawdę notowany w top 10 magazynu The Ring już od 1958 roku i odprawił tam szereg naprawdę zawodników z czołówki absolutnej, natomiast no, przez te jego związki mafijne nie był, jakby ta jego mistrzostka szansa wcale nie była czymś oczywistym i tutaj Patterson postawił na swoim, poróżnił się z Cassem D'Amato o to bardzo mocno, bo Cass D'Amato uważał, że absolutnie jego zawodnik nie potrzebuje, prawdopodobnie wiedząc, że stylowo też Liston to jest koszmarnie trudny zawodnik dla Pattersona. Po prostu gdyby od D'Amato to zależało, to nigdy do tej walki nie doszło. Patterson postawił na swoim, do walki doszło jednej, potem drugiej, no i skończyły się obie bardzo szybko. A zobaczmy, proszę Państwa, jak nokautował Cassius Marcellus Clay. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w kategorii półciężkiej z limitem do 81 kg. To oczywiście już na ringu zawodowym w kategorii ciężkiej. Nieprzewidywalny był, nigdy nie wiadomo było, jak zacznie akcję, jak ją skończy. Fantastyczna praca nóg. Ci, którzy go znali z tamtych czasów, kiedy zaczynał karierę, opowiadali o jego treningach, sparingach, mówią, że praktycznie był nieuchwytny. Później po tej długiej, trzyletniej przerwie, kiedy wrócił, to już był inny Ali. Zupełnie inny, ale te jego atrybuty też inne wtedy wystarczyły do tego, że zaliczył właściwie kolejną karierę. Zresztą w tym całym jego życiorysie można kilka takich karier wyróżnić. To stanowi też o jego wyjątkowości. Ale w tamtym okresie, jakkolwiek się wydawał zawodnikiem oczywiście nieszablonowym w ofensywie i bardzo kreatywnym, no to pojawiły się spore znaki zapytania co do jego szczęki, bo na deskach wylądował nie tylko w starciu z Cooperem, który oczywiście ten młot Henry'ego, jak mówili Anglicy, no, którzy też tłumnie na Wembley wtedy przybili na ten pojedynek, ponad 30 tysięcy widzów to widziało. Wcześniej były deski w walce z Sonnen Banksem, też zawodnikiem takim niezbyt jakoś zaliczanym do ścisłej czołówki, więc wydawało się, no, że jeśli pada w takich sytuacjach, no to jak się zetknie z siłą Sonnego Lichsona, z siłą po prostu morderczą, z którą się nie miał prawa wcześniej zetknąć, no to się skończy tylko w jeden sposób i to podkreślali wszyscy. Nie było właściwie kogoś, kto by na tego Clay'a stawiał. Dziennikarze, eksperci, bukmacherzy, wszyscy spodziewali się, że Liston po prostu zrobi z niego puch i wygra tę walkę w stylu dosyć łatwym i przede wszystkim efektownym. Tak, tu też jeszcze jedna jest kwestia ważna do powiedzenia przed tym pierwszym pojedynkiem, mianowicie kwestia kontraktu. Bo ten kontrakt zapewnia, był bardzo specyficzny. Tak naprawdę były dwa kontrakty. Tak. Ten drugi był utajniony. Nie, tak, tak. Ten drugi już wskazywał wyraźnie, że jeżeli Liston przegra, to wówczas dojdzie do rewanżu, którym przeciwnikiem tak. będzie Liston. Tak. Prawda? A z kolei organizacja WBA była bardzo temu przeciwna. I w większości Stanów potrafiła to wyegzekwować. Dlatego w tym drugim pojedynku, jak dojdziemy, to już tego pasa WBA nie będzie w stawce. Nie będzie i zostało zmienione też miejsce rozegrania pojedynku na kilkanaście dni przed samą walką. Ale to o tym później. Tak, a co do jeszcze samych nastrojów, jakie były, no to przede wszystkim rzucał się w oczy taki kontrast. No, rozkrzyczany Clay, który rzucał po prostu tymi tekstami, które dzisiaj możemy interpretować jako jakąś zapowiedź takich no, raperskich tekstów, bo to były takie rymowanki podawane bardzo na szybko, efektownie. Które rzeczywiście przebijały się do świadomości mediów i pozwoliły mu sprawić to, że zyskiwał rozgłos. Natomiast Liston był absolutnym przeciwieństwem. To był ten taki cichy, milczący typ, taki stricte amerykański, który po prostu przemawiał w ringu i mówił bardzo krótko i konkretnie. A po tej walce z Jonesem w 1963 roku, obserwując to, jak Clay wygrywa minimalnie na punkty, to powiedział bardzo krótko: Clay udowodnił mi, że jeśli spotkamy się w
w ringu, to potem zostanie skazany za morderstwo. Był przekonany, że wygra tę walkę niezwykle łatwo i na te prowokacje nie reagował. Z kolei Clay się posuwał do takich rzeczy, że jak sobie na to patrzymy z dzisiejszej perspektywy, no to były pomysły szalone. Wynajmował autobus, potrafił podjechać pod jego dom w środku nocy, przedrzeźniać go, mówić, że Liston padnie w ósmej rundzie. To od początku to podkreślał właściwie jako ten taki swój żelazny typ na walkę, że Liston padnie w ósmej rundzie. Nazywał go wielkim, brzydkim niedźwiedziem, obrażał go na różne sposoby. No i doszło do takiego jednego momentu, który też wiele mówi o ich charakterach, słynnego spotkania w kasynie, kiedy Clay znowu ze swoimi ludźmi tam znowu przedrzeźnia, krzyczy, dodając sobie też animuszu, a Liston absolutnie milcząc, nie robiąc nic, w pewnym momencie wyciąga pistolet, celuje do Clay'a i oddaje strzał. Potem się okazuje, że oczywiście strzelał ślepakami. Ludzie przestraszeni, w ogóle pochowani, a Clay wtedy wybiega po prostu z krzykiem przerażony i on sam potem to zresztą przyznał, że on rzeczywiście się panicznie bał tego Listona, że to wszystko był taki mechanizm jakiś taki obronny, który sobie wytworzył przez ten krzyk, przez te emocje, przez te presje, żeby uciec od tego, że on jest po prostu autentycznie przerażony, co potwierdziły badania przed całą pierwszą walką. Tak, zresztą. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, 46 dziennikarzy stawiało na zwycięstwo Listona, który był faworytem bukmacherów 7-1. Był jeszcze jeden element, który groził, że ta walka się w ogóle nie odbędzie. Mianowicie ogólnie społeczność amerykańska nie wiedziała, że już w tym momencie tak naprawdę był muzułmaninem Cassius Clay. Ale żeby doprowadzić na siłę do tej walki, robiono wszystko, żeby o tym się nikt nie dowiedział. Tak, no jeden z promotorów tej gali postawił sprawę jasno. Powiedział, że Clay nie może ogłosić tego, że dołączył do właśnie narodu islamu, organizacji, która budziła wtedy też wielkie kontrowersje. Najbardziej znanymi liderami byli wtedy Elijah Muhammad, ten, który był faktycznym liderem, no i Malcolm X, który był takim działaczem trochę nowej fali, zupełnie innego pokolenia, z którym Ali szybko znalazł wspólny język i tak naprawdę ten Malcolm X bardzo dużą rolę odegrał w przygotowaniu wtedy jeszcze Cassiusa Clay'a do tej pierwszej walki. To był też taki proces, bo najpierw z Cassiusa Clay'a stał się też Cassiusem X, potem tak naprawdę Elijah Muhammad stworzył mu tę nową tożsamość, którą cały świat poznał kilka tygodni po tej pierwszej walce. Ale sprawa budziła wielkie kontrowersje, bo sam naród islamu też był postrzegany przez niektórych jako organizacja bardzo radykalna, był pod okiem naprawdę FBI. I tam działy się różne rzeczy, które wykraczały daleko poza sam sport. Tak, ale właściwie to można powiedzieć, że sam Cassius Clay się odkrył, bo przecież miesiąc przed walką przemawiał na wiecu Narodu Islamu w Nowym Jorku. Rezultatem tego był artykuł na pierwszej stronie gazety. W ciągu następnych kilku tygodni w kolejnych gazetach, tym między innymi w Miami Herald, pojawiły się raporty o związkach Clay'a z Narodem Islamu. Dużo czasu spędzał z Malcolmem X, między innymi w motelu w Miami. W tym momencie to, co mówiłeś, promotor tej całej gali, Billy McDonald, który zresztą dostał, mówiąc krótko, mocno finansowo na tej walce, ale o tym później, bo te rozliczenia również są bardzo ciekawe. I po prostu obawiał się, że te związki Clay'a z Narodem Islamu po prostu, którzy przecież wyraźnie określał białych ludzi jako niebieskookie diabły, mogą zaszkodzić sprzedaży biletów i zagrozić nawet odwołaniem walki. Chyba że Clay wyrzeknie się prawda, związków z tą grupą, ale tego nie chciał zrobić. Tego absolutnie nie chciał zrobić, był gotów nawet, żeby walkę odwołano. I wtedy, kiedy Malcolm X przyjechał na walkę do Miami, poproszono go, żeby to miasto opuścił i on się zgodził to zrobić. Tak, tak. I to też wiele mówi o tym, jakim człowiekiem był Malcolm X i też do tego sam wracał potem Ali, mówiąc, że popełnił błąd, bo Malcolm X w pewnym momencie właśnie gdzieś na wysokości tej walki oddalił się od Elijah Muhammada i jakby chciał popchnąć organizację w innym kierunku. No i doszło do wielkiego rozłamu. Malcolm X odszedł od Narodu Islamu, Elijah Muhammad został, Ali został z Elijah Muhammadem i jakby... Można powiedzieć, że Pemsen się zdradził. Tak, zdradził. On to powiedział o tym, że to był jeden z największych błędów w jego życiu potem, bo to zresztą ta sytuacja doprowadziła do śmierci Malcolma X, który został zastrzelony przez prawdopodobnie też sprawców, których nigdy nie ustalono wszystkich. Jednego udało się złapać i osądzić i potwierdzić ponad wszelką wątpliwość. Natomiast... Ale to było przed drugą walką. Tak. Natomiast no, sytuacja była
gdzieś tam cały czas na marginesie i w tle. A przed pierwszą walką był jeszcze dosyć głośny wywiad z ojcem wtedy Cassiusa Clay'a, Cassiusem Clay'em seniorem, który powiedział, że no, naród islamu jest organizacją terrorystyczną, właściwie zabiera mu synów, bo to jest nie tylko Cassius. Tak, tak. I że powinien zostać zdelegalizowany. I to było parę dni przed walką, więc to był temat głośny. Ale proszę Państwa, zbliżamy się do samego pojedynku, 64 rok, Miami, miejsce, gdzie pracował, miał swój gym Angelo Dundee. Tak naprawdę jedyny biały w tym czasie w grupie czarnoskórych ludzi związanych z Cassiusem Clay'em, już wkrótce Muhammadem Ali. I tak, proszę Państwa, rozpoczyna się ten pojedynek, niższy o 6 cm Liston. Obaj w białych spodenkach, ale tutaj chyba nie ma żadnych problemów z rozróżnieniem, który jest który. To, co pisali ci, którzy byli na tej walce, wspominałem jedną rzecz, a więc przede wszystkim szaleństwo Clay'a podczas oficjalnego ważenia. To odbywało się tego samego dnia, tak, rano. No, on tam wyczyniał takie cuda, że no, wydawało się, że zwariował. No, tętno miał ponoć 120 uderzeń na minutę, ciśnienie wynosiło 200 na 100. Tak naprawdę nie wiadomo, że to wszystko nie było ustawione, bo są tacy, którzy twierdzą, że Ali wszystko doskonale kontrolował, że po prostu był fantastycznym aktorem. Że grał. Ale inna sprawa, że potwierdza Dundee i wielu ludzi, że panicznie bał się jednak, tak, Listona. Tak, bał się jego siły. Tak naprawdę nie wiedział, czy jego szybkość, jego technika, ta swoboda poruszania się będzie skuteczna w pojedynku z takim killerem, który przecież no, słynął z tego, że potrafił w pojedynkę załatwić kilku policjantów. Zresztą miał tych wyroków co niemiara, chyba 19 aresztowań. Tak. Analfabeta, nie potrafił pisać, nie potrafił czytać. No ale jeśli chodzi o takie porachunki uliczne, to był absolutnie bezbłędny w ringu, zresztą to samo. Tak, no to było absolutnie, no, można go było wtedy nazwać pewnie i gangsterem. I mówił mało, ale jak mówił, no to mówił, że w drugiej rundzie tego pyskatego Clay'a skończy. Wszyscy tak naprawdę wielcy spodziewali się jego wygranej. Joe Louis mówił, że to będzie jednostronne bicie, pytanie tylko ile potrwa. Z kolei Rocky Marciano spodziewał się, że ten pojedynek może przychodzi za szybko dla Clay'a i może złamać mu karierę. I też spodziewał się szybkiej wygranej Listona. Także no, takie były nastroje, a sama walka też miała przebieg bardzo dziwny, bo zaczął bardzo dobrze rzeczywiście w pierwszej rundzie Clay. Z kolei druga była taką, gdzie właściwie boksował tylko ciosami prostymi. W trzeciej znowu odzyskał trochę rezon, ale przede wszystkim przez to, że Liston dużo no, ciosów nie trafiał właściwie. Te jego uderzenia potężne pruły powietrze i faktycznie okazało się, że te nogi, ten refleks jednak się sprawdzają. Tak, i później tu mamy trzecie starcie. Tutaj trzeba przyznać, już odważnie bardzo boksował w tym trzecim starciu Cassius Clay. Ale widać, jak dążył do tego zadania nokautującego uderzenia Sonny Liston. Aż się nie chcę wierzyć, że było tyle tych teorii spiskowych, prawda? No bo przecież patrząc na ten pojedynek, mogło się tak zdarzyć, że jeden z tych potężnych ciosów Listona dochodzi szczęki i nawet tej tytanowej szczęki Cassiusa Clay'a, kładzie go na deski, walka kończy się przez nokaut. I nikt by nie był tym specjalnie zaskoczony. To znaczy, mieliby problem ci, którzy by chcieli organizować kolejną walkę Listona, tak, bo nikt nie chciał walki Listona. Dokładnie. I nie było widać ani rywali, ani i pieniędzy w ogóle przede wszystkim. Tak, żadne. Tak. To właśnie z tego punktu widzenia ten rozkrzyczany Clay, który sobie to wszystko wymyślił, był w jakimś sensie idealny i też wydawał się sportowo całkiem łatwą robotą. A to jest właśnie piąta runda, czyli ta legendarna, kiedy gdzie nagle przestaje zadawać absolutnie jakiekolwiek ciosy. 7 uderzeń wyprowadza tylko w tej rundzie Clay, trzyma na dystans, a tuż przed tym, jak rozbrzmiał gong, usłyszał od Angelo Dundee'ego tylko jedno: uciekaj, nie daj się trafić. No, dlaczego ta sytuacja się w ogóle wzięła? Tutaj też są kontrowersje. Są dwie teorie, że była jakaś substancja na rękawicach Listona, która dostała się do oczu Cassiusa Clay'a. Natomiast sam Dundee powiedział, że jak wziął małym palcem, rzeczywiście dotknął w okolicy oka Clay'a, a potem przystawił do swojego, to mówił, że piekło jak diabli, że autentycznie coś tam faktycznie było. Natomiast pytanie, na ile to był celowy zabieg ze strony Listona? Pojawiały się teorie. Był jeden rywal, który mówił, że też miał z czymś takim do czynienia wcześniej, więc możliwe, że to był taki ostatni zryw. Tak. Popatrz, bo to już jest szósta runda, kiedy
Odzyskuje wzrok i przede wszystkim odzyskuje rezon, o którym mówisz. Z tego lekko przestraszonego młodzieńca, jak napisał jeden z amerykańskich dziennikarzy w pierwszej rundzie, wszyscy oglądaliśmy już dojrzałego boksera, dojrzałego mężczyznę. To była walka, która zmieniła Cassiusa Clay'a nie tylko w Mohameda Alego, ale również z chłopca w mężczyznę. Tak. I to jest to szóste starcie, w którym już naprawdę niewiele ma do powiedzenia Sonny Liston. Ta piąta runda, o której mówiłeś, on tam zadał 7 jabów zaledwie i jeden trafił tylko. Tak, to Clay, zupełnie tak to nic, wyglądało w piątej, nic się nie działo z tej strony. W piątej rundzie, pamiętajmy o tym, a generalnie w całej walce to wyglądało tak, że Clay miał 95 trafionych ciosów z 239, Liston 103 ze 130, jeśli chodzi o jabby, a więc te ciosy zadane przednią ręką, zdecydowana przewaga Alego. To jest zdecydowana przewaga w power punchy z tych mocnych uderzeniach Listona. Obaj mieli skuteczność po 40%. Warto powiedzieć, że w tej piątej rundzie, w tej fatalnej dla Listona, Liston trafił 30 z 50 power punches i 7 z 20 jabów. Tak, w sumie zadał 70 ciosów przy 7 Clay'a, czyli no 10 razy więcej. To jest w ogóle, to są niesamowite dane. Ale trafił 37, a Clay trafił tylko raz. Tak. I tak. To lewym prostym. W szóstej, tej ostatniej rundzie, którą oglądamy, bo za chwilę podda się Sonny Liston, Clay trafił 4 z 15 power punches i 21 z 42 jabów, a Liston zaledwie 4 z 21 jabów i 4 z 6 power punches, a więc już też już trafiał, właśnie nie trafiał. Już dla niego Clay był nieuchwytny. Tak, no i to jest ten moment, kiedy Liston się poddaje i tutaj też są różne teorie, dlaczego do tego doszło. No, oficjalnie z powodu kontuzji barku, tylko no, pytanie, czy to była rzeczywiście kontuzja barku. Wiemy, że jego wypłata została wstrzymana najpierw tuż po tym pojedynku. Dostarczył jakieś tam kwity lekarskie, tylko tutaj też po latach część osób z jego narożnika mówiła, że to było trochę załatwione właśnie po to, żeby się nikt nie przyczepił i tak naprawdę to nie była kontuzja. On się po prostu poddał, bo już miał dosyć. I jestem w stanie w to uwierzyć, bo rzeczywiście jak spojrzymy na te 70 ciosów w rundzie piątej, w szóstej z jakiegoś względu wyglądał na zupełnie innego pięściarza. Wyglądał na pięściarza, który się po prostu wystrzelał i który chyba się obawiał tego, że i chciał tego uniknąć, że może zostać przez tego pyskatego znokautowany właśnie w tej ósmej rundzie, którą Clay przewidział. To już byłoby w ogóle, to byłaby woda na młyn i na tym to by się wiózł jeszcze wiele długich lat. Więc to sam Clay powiedział po wszystkim, że właśnie dlatego się poddał Liston, że chciał pokazać, że nie jestem tak doskonały, jak wam wszystkim mówię. Więc, ale miał też pewność, że ten rewanż i tak będzie, więc nawet jeśli przegra ten pojedynek w jakichkolwiek okolicznościach, to druga walka jest do wzięcia, za nią też będą duże pieniądze do zarobienia i wiadomo, że to będzie temat, który będzie sportowo jakoś wydawał się mimo wszystko do wygrania. Tak, ale był też mocno poobijany Liston, to trzeba sobie powiedzieć. Jak wylądował w szpitalu Świętego Franciszka, to miał 6 fuch pod lewym okiem, mocną taką dużą śliwę pod prawym, lewą rękę na temblaku. Faktycznie, czy tam było zerwanie mięśnia ramienia, jak mówili lekarze, bo tam było 8-osobowe konsylium, tak, które się zebrało i wydało na czele z doktorem Alexander Robinsem, który powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że walka powinna zostać przerwana. Ale wiemy, że tego typu zaświadczenia zdarzały się też i wiele, wiele lat później w innych przypadkach. Natomiast no, niewątpliwie jego menedżer i doradca, tu widzimy, tak wyglądały wówczas tytuły w gazetach, to Daily News wcześniej było, Chicago Tribune. Także nagle Ameryka chyba mogła się cieszyć, bo miała mistrza, no, który na pewno nie był takim wstydliwym mistrzem jak Sonny Liston, choć niewątpliwie był kimś Sonny Liston jako czysty bokser. No to była wybitna postać, to do tego nie ma wątpliwości. Angelo Dundee, z którym miałem okazję w 96 roku w grudniu rozmawiać w Hollywood na Florydzie przed rewanżem Andrzeja Gołoty, który wtedy trenował w Vero Beach, powiedział wyraźnie, że to był po prostu potwór. No, mówi, że no, pamiętam, jak mówił o Holyfieldzie, to jeszcze było przed tym rewanżowym pojedynkiem
Holyfield Tyson w 97 roku. No ale już po pierwszej walce, którą przecież Holyfield wygrał przed czasem z Tysonem, no że on takiego Holyfielda to by zmiażdżył jak robaka. Widać, że te stare czasy w głowie był bardzo mocno Angelo Dandiego i traktował właśnie Sonego Listona jako kogoś naprawdę wyjątkowego. I jak się sięga do tych starych gazet, czy z tych starych opinii, czy do tej znakomitej biografii Alego, to tam jest naprawdę sporo bardzo poważnych, pochwalnych tekstów dotyczących Sonego Listona. No absolutnie nic dziwnego, że to pięściarz, który inspiruje. I w latach 80. przecież mieliśmy całą plejadę zawodników. Właściwie każdy potencjalnie ciekawy wschodzący pięściarz w wadze ciężkiej, który miał ten lewy prosty Sonego Listona, był jako punkt odniesienia absolutnie naturalny. Tak jest zresztą do dzisiaj. To jest jedno z najlepszych uderzeń, jakie ktokolwiek pokazał w wadze ciężkiej, więc tutaj bez dwóch. To był lewy prosty naprawdę morderczej sile i precyzji. Potrafił też tym ciosem przewracać, więc no, absolutnie zawodnik unikalny, jeśli chodzi o ten jego styl, o tę taką aurę, która go otaczała. I ta aura też inspirowała między innymi Mike'a Tysona, wspomnianego wcześniej, wielu innych zawodników, którzy wiedzieli, że czasami nie trzeba mówić dużo, to do perfekcji dopracował Ali. Wystarczy kilka słów, żeby po prostu roztoczyć taką atmosferę strachu, która wielu rywali po prostu paraliżuje, bo nie można wykluczyć, że wielu pięściarzy przegrywało z Listonem, właściwie no, bojąc się już w momencie wyjścia do ringu. Wielu też o tym mówiło, ale no, nic dziwnego, jak się widziało to, jak on masakrował tak potężnego przecież punchera jak Cleveland Williams, o którym też niedawno trochę mówiliśmy, jak Floyd Patterson, mistrz świata, no to można się było bać. To rzeczywiście jestem sobie w stanie to wyobrazić. Tak, Angelo Dundee powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, że wbrew pozorom Ali z tą swoją nieprawdopodobną szybkością, pracą nóg, był złym wyborem dla Listona, którego zapewne nie doceniał, nie przygotował się do tej walki zbyt dobrze. To jest jedna sprawa. Mówi, w pewnym momencie, kiedy zaczął uciekać przed tym lewym prostym Ali, kiedy nie mógł zdążyć, nie mógł go namierzyć i ustawić sobie dystansu lewą ręką Listona, to już wiedziałem, że jest dobrze, że ta walka może zostać wygrana. Natomiast oczywiście później, kiedy pojawił się ten piekący ból w oczach i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się stało. Ja tam mu szybko przemyłem tą gąbką oczy, ale mówię, już wtedy ten sędzia ringowy podbiegł i słyszał, jak Ali krzyczy, żeby że nie widzi, się, tak chce się poddać. No to już właściwie za chwilę by to, prawda, Felix, sędzia ringowy, przerwał, więc mi popchnąłem go, tylko mówię, uciekaj od tego potwora jak najdalej i rób wiesz coś, żeby się jakoś uratować. No mi się uratował, później pod koniec rundy już zaczął widzieć. Natomiast a propos tej kontuzji, to doradca i menedżer Listona, Jack Nealon, mówił, że Liston zranił się już w ramię podczas treningów. No i później mówi to, ale z drugiej strony bał się, że prawdopodobnie przegra przez nokaut w kolejnej rundzie, a więc stąd to poddanie. No ale musieliśmy, mówi, zrobić to, co zrobić, bo przecież nie byłoby rewanżu, bo kto by nam dał rewanż, gdybyśmy powiedzieli, że po prostu uciekł, tak, zrezygnował z walki, bo nie czuł się na siłach sportowych, żeby to dalej rywalizować. A dwa, że jak mówiliśmy o tej wypłacie, no to była niebagatelna suma, to był ponad $1 milion. No, jeśli mówimy o wstrzymaniu takiej wypłaty, gdzie też wiemy, że... I w dużej mierze, Kacper, te $1 milion to poszło do kieszeni właśnie braci, tak, Nealon, tak, ponieważ oni tam, a szczególnie Jack, to miał takie dwa kontrakty, jeden 50%, a wtedy wszyscy menedżerowie brali 50%, a oprócz tego miał jeszcze drugi na 34% za inne usługi. Tak naprawdę z tego 1 300 000, bo tak mniej więcej wyceniano, że tyle miał za ten pojedynek zrobić Sonny Liston, to dotarłem do takich informacji w amerykańskiej prasie, że jak tam bardzo skrupulatnie wyliczono, to on tam dostał nie więcej niż $68 000. To się w głowie nie mieści. Tak, To Ali dostał 315 tysięcy, bo tak, miał z tym swoim syndykatem 11 biznesmenów z Louisville, tak, miał 630 tysięcy do podziału. W ogóle ciekawe były te historie związane z pieniędzmi wtedy. Też właśnie takie informacje z 25 lutego 1964 roku.
No niestety zawiódł się bardzo Bill McDonald, który dołożył do tego interesu ponad 360 tysięcy dolarów. Liczył, że hala będzie pełna. 15 744 bilety zostaną sprzedane. Niestety sprzedał tylko 8 279 biletów za 402 tysiące dolarów. Kolejne pieniądze to 4 miliony były z tego przekazu zamkniętego w kinach, w teatrach. 4 miliony. Prawa do transmisji radiowej, bo była tylko transmisja radiowa, 115 tysięcy. Transmisje radiowe zagraniczne, prawa do zagranicznych 125 tysięcy. Dalej kablowa telewizja 100 tysięcy. Reklamy za reklamy TNT Network 125 tysięcy. Za przyszłe prawa filmowe 50 tysięcy, gdyby ktoś chciał w filmach zdjęć, prawda, używać jakichś obrazków, 50 tysięcy. No i jeszcze inne koszta 15 tysięcy dolarów. Nylon miał 5-letni kontrakt z Listonem, ale zrezygnował w połowie, tylko 2,5 roku ten kontrakt trwał, po 3 walkach. Już w sierpniu rozwiązał 64 roku z nim kontrakt, ale na tej walce zrobił zdecydowanie więcej od Listona. Punktacja to też ciekawa sprawa. Barney Felix, sędzia ringowy, punktował 57-57, a więc mówimy tutaj o tych 5 pierwszych rundach. I dwóch było sędziów, 1-58-56 dla Listona, 1-58-56 dla Cassiusa Clay'a. Nieoficjalny AP, punktacja 58-56 i UPI 58-56 dla Cassiusa Clay'a. Tak, no to pokazuje, że ten pojedynek był rzeczywiście równy i też specyficzny, bo faktycznie były rundy przedziwne do punktowania. No i kiedy ta sensacja stała się faktem, no to potem kolejna sensacja. 2 dni po walce Cassius Clay ogłasza, że dołącza do narodu islamu, że zmienia swoją tożsamość. Ta jego nowa tożsamość, czyli Muhammadem Ali, tak naprawdę staje się 6 marca, więc kilkanaście dni po samym pojedynku, kiedy jest na tronie świata, kiedy jest mistrzem świata wagi ciężkiej i kiedy wydaje się, że będzie rozdawał karty, to jego imię, ta jego nową tożsamość tworzy Elijah Muhammad, właśnie wtedy lider narodu islamu. No, na marginesie rozgrywają się wielkie tutaj różne sprawy, o których też można by długo rozprawiać, ale ten rewanż wydaje się czymś naturalnym, ma do niego dojść już po kilku miesiącach tak naprawdę, ale wtedy 3 dni przed walką na ostatniej prostej pojawia się kontuzja u Alego, pojedynek zostaje przełożony. Natomiast pojawiają się innego typu kontrowersje, że nie wszyscy w środowisku sportowym, w ogóle w całej Ameryce, uznają tę jego nową tożsamość. I tutaj też takim ciekawym wyjątkiem jest Howard Cosell, wtedy ten główny sprawozdawca bokserski, który jako jeden z nielicznych zaczyna do niego mówić właśnie Muhammad Ali. Tak, ale później niektórzy przyznają, że zrobili błąd, że powinni jednak mówić wcześniej, bo między innymi prezes Madison Square Garden, szef, powiedział, że to był jego błąd, że kiedyś i wtedy Ali wyszedł, przed na walkę, powiedział, że jeżeli nie przywitasz mnie nowym nazwiskiem, to wyjdę z sali. Wyszedł, wybuczany zresztą. Ale proszę Państwa, zbliżamy się do drugiej walki. To, co powiedziałeś, rewanż był oczywiście ustalony w kontrakcie, ale przepuklina na 3 dni przed walką, uwięziona przepuklinę, spowodowała, że musiał się poddać natychmiastowej operacji Ali. A więc walka, która miała się odbyć w Boston Garden, w Bostonie, w stanie Massachusetts, o jeden tylko z pasów, o pas mistrza organizacji WBC, bo WBA tego nie sankcjonowała, została przełożona i została przełożona na 25 maja 65 roku, ale dalej miał być Boston. Tyle, że w pewnym momencie, no widać było, że nikomu nie jest pomyśli, żeby ta walka się odbyła w Massachusetts, bo i tak już WBA wykluczyło komisję stanową z Massachusetts, w związku z tym, że zgodziła się na tą walkę. No i tak na prędce szukano dosłownie w ostatniej chwili miejsca, gdzie można to zorganizować. No i 140 mil na północ od Bostonu, w małej miejscowości liczącej tylko bodajże 40 tysięcy ludzi, a więc Lewiston, ostatecznie burmistrz stwierdził, że chętnie taką walkę zorganizuje. Tam przyszło zaledwie
2000, bo to jest 400 tysięcy tak, widzów. Najmniej w historii, jeśli mówimy o walce o mistrzostwo w wadze ciężkiej. Tak, to coś niesamowitego w ogóle. Jeden z najsłynniejszych pojedynków w historii, który miał taką oglądalność. Natomiast no, wtedy te kontrowersje dotyczyły obu zawodników. Ali też był pod opieką FBI, bo pojawiały się poważne obawy o jego życie, no też przez to, co się działo. Specjalną ochronę też z Narodu Islamu. 12 tak, ludzi go tak, przez cały czas pilnowało. Tak, także no, to poważnie się wtedy obawiano o jego życie, no bo ginęły postacie z pierwszych stron gazet, wiele postaci, które sam Ali znał i z którymi trzymał blisko, między innymi Sam Cooke, też taki amerykański piosenkarz, zwany też czasami czarnoskórym Sinatrą, takim właśnie takim piosenkarzem z pierwszych stron gazet, gwiazdą popkultury wtedy, ginie w przedziwnych okolicznościach w hotelu, a z Alim wcześniej nagrywa piosenkę i wydaje się, że może być też taka odnoga drogi zawodowej w show biznesie. Ona się do końca nie zmaterializowała, natomiast no, Muhammad Ali był wtedy większy niż sport. No, to był wtedy postacią absolutnie, która budziła wielką uwagę w mediach. No, te programy, te nocne rozmowy, w których brał udział, no, są absolutnie legendarne. Bano się, że może być zamach na Alego w odwecie za śmierć Malcolma X. Także tak, faktycznie atmosfera była bardzo gorąca wówczas. No ale sama walka przeszła do historii z innych powodów. Pierwsze starcie. Nie brakowało głosów, że w przerwach między pierwszą a drugą walką Liston zaczął brać heroinę i że stał się heroinistą, że był już wyniszczony, że był zupełnie innym człowiekiem niż ten Liston, który pokazał się w pierwszej walce. Ale zobaczmy. Ale wciąż był faworytem, tak naprawdę. Był faworytem i to zdecydowanym faworytem. I to był zdecydowanym faworytem. Popatrzmy, jak to wyglądało, to już zupełnie pewnie poczynający sobie w ringu, oczywiście boksujący z wykorzystaniem tej fantastycznej pracy nóg i szybkości. Już Muhammad Ali, już nie Cassius Clay, ważył, proszę Państwa, tylko 93,5 kg, 206 funtów Muhammad Ali. Sonny Liston 215 funtów, 97,600. Ali miał 20 wygranych walk, 16 przed czasem, Sonny Liston 35,2 porażki, 26 przed czasem, ale patrzmy, za chwilę będzie ten niesamowity prawy, tutaj na chwilę zmienił pozycję, ale wrócił do normalnej, zwodzi cały czas pracą nóg i widać, że nie dochodzi ten lewy prosty Sonnego Listona. Widać, że się szykuje na kontrę bitą prawą ręką Muhammad Ali. Miał 23 lata, jeśli wierzyć temu, co mówił Sonny Liston, że urodził się w 30 roku. Tak naprawdę nikt nie miał pewności. Mówili, że był kilka lat starszy. O, różne teorie się tam pojawiały. Ale uwaga, bo za chwilę to się zdarzy. I proszę ocenić, czy to był Phantom Punch, czy nie. Fantastycznie porusza się Ali, rok 65. Nikt w tamtym czasie, ani później chyba tak się właściwie nie poruszał w ringu. To jest jak, no jak z obrazka. Fenomenalna koordynacja. No, to jest właśnie ten prawy. I tutaj są bardzo różne zdania na temat tego ciosu, ale to jeszcze nie koniec, proszę Państwa, bo Ali tam szaleje. Krzyczy, żeby wstawał, żeby wstawaj, frajerze, walcz dalej, prawda? Joe Walcott, były mistrz świata kategorii ciężkiej, był sędzią ringowym tego pojedynku, też się zupełnie pogubił, bo szarpał się za Alim, próbował go jakoś doprowadzić do neutralnego narożnika. Kompletnie stracił kontrolę nad liczeniem. Nie słyszał, mówi, później tłumaczył się, że bo ten sędzia techniczny w tym czasie liczy. Tu nie ma w ogóle sędziego, dopiero wraca, bo się dowiedział, że minęło ponad 10 sekund od tego, jak powinien zostać wyliczony Liston i przerywa tę walkę ze sporym opóźnieniem. Dlatego, że już była dyskusja tam, przy Ned Fletcher krzyczał, żeby to przerwać, bo został znokautowany. Tak, minęło ponad 10 sekund. Naczelny dering, prawda? I dopiero w tym momencie Walcott podszedł i uważa, że nie ma sobie nic do zarzucenia, przerywa ten pojedynek. Z kolei Liston pytany później, dlaczego nie wstawał, czy to był mocny cios, mówi, no nie był aż tak mocny, nie byłem nieprzytomny, no trafił mnie dobrym prawym, ale mówi, patrzyłem na sędziego, ale patrzyłem na sędziego, nie słyszałem żadnego liczenia, w ogóle nie rozpoczął liczenia, co było zgodne z prawdą. Wtedy jeszcze nie było tych mikrofonów, a więc nie było słychać, jak liczył ten sędzia pomocniczy, tak, techniczny. Mówi, a do tego widziałem nad sobą wariata, a tutaj jeszcze ciekawa historia, nikogo się nie bał, Liston bał się wariata.
wariatów. Tak. Jak siedział w więzieniu, nie raz, ale jak miał ten pierwszy wyrok dwa razy po 5 lat, odsiedział w sumie 2 lata, bo tam zaczął boksować, to mówi, czy miał jakieś, w jakimś piękne, takiego długiego wywiadu udzielił jednemu dziennikarzy amerykańskich, mówi, ten go pytał, czy tam doszło do jakichś gwałtów. Nie, wszyscy mnie szanowali, wszystko było okej, okay, ale bałem się wariatów, mówi, których nie brakuje w więzieniu, bo nie wiadomo, co taki wariat zrobi. Po normalnym człowieku wszystko tak, wiadomo, czego można oczekiwać. Mówi, ale go traktowałem jako wariata, no bo to stał nade mną, mówi, jak wstanę i od razu przyłoży. Tak, dlatego czekał, tak utrzymywał przynajmniej. Natomiast no, zaraz się pojawiły kontrowersje, różne teorie, że rzeczywiście walka była ustawiona i że po prostu miał przegrać, że były duże pieniądze postawione na to, że Liston ten drugi pojedynek też przegra. No i potem się pojawiła z kolei taka teoria wewnątrz teorii, że skoro taka była teza, że rzeczywiście miał przegrać, no to za namową żony, która poradziła mu, słuchaj, no jak masz przegrać, no to nie daj sobie przynajmniej krzywdy zrobić i niech to się stanie szybko. I dlatego to miało wyglądać tak, a nie inaczej. Jose Torres, mistrz świata kategorii półciężkiej, 2 tygodnie chyba wcześniej zdobył ten tytuł. Poszedł do szatni Sona Gleisona i go zapytał, no, mówi, widziałeś ten cios? A ten mówi, tak, ale za późno. Ale oczywiście później bardzo mi tego ciosu nie było. Każdy to wszystko zmieniał, tak. Prawda? Ali podobno pytał to w tym całym, powiedzmy, w tych emocjach. Pytał, trafiłem go? Trafiłem, tak, jak tak. Go, no właśnie, to jakby nie wiedział, nie że wiedział, go trafił. Czy trafił, tak. No to w ogóle były tego typu historie. No, potem analizowano przecież na zwolnionym tempie i w ogóle z przeróżnych ujęć. Rocky Marciano na przykład na początku uważał, że nie było, że to raczej była ustawka, natomiast potem... Popatrzmy, tak wyglądały wówczas nagłówki w gazetach Los Angeles. Times. Po analizie wideo Rocky Marciano stwierdził, że jednak dokręcił ten nadgarstek w ostatniej chwili i że trafił na pewno, że faktycznie to było po ciosie, ale no, ile osób, ilu uznawców, tyle opinii. Tutaj widzimy w miejscowa gazeta z Lewiston. My mamy oczywiście ten piękny plakat pokazujący o właśnie ten moment, kiedy Ali stoi nad leżącym Sonem Listonem i krzyczy do niego, stawaj frajerze, walcz dalej. Także a propos Jose Torresa, który już nie żyje, kiedyś przy jednej z walk Tomka Adamka siedział koło mnie Jose Torres, był tam akredytowany jako dziennikarz w Newark, w Prudential Center. I pamiętam, że też, ponieważ już sporo czytałem o tej historii, zadałem mu to pytanie. On mówi, że absolutnie, jego zdaniem, tu nie ma w ogóle dyskusji. Ten cios był po prostu czyściutko, go trafił prawym, a wcześniej go napoczął tym, co widzieliśmy poprzednim tak, prawym. Tak, Marciano też podkreślał, że to po tym pierwszym uderzeniu prawą ręką już taka była reakcja, która potem się przyczyniła do tego, że ten pojedynek się skończył właśnie po tym szybkim, dynamicznym prawym. No ale wiemy, że też no, jakby na ciosy nokautujące nie zawsze to jest sama siła, też dynamika uderzenia potrafi zrobić swoje. No i tutaj wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to miało miejsce, chociaż tak naprawdę jak było, no to wie tylko Sonny Liston, ale to jest człowiek, który miał tak skomplikowany życiorys do samego końca. Tam nie było nic oczywistego, nic logicznego, bo to jego życie się toczyło torami absolutnie przedziwnymi, aż do samej śmierci, bo tak naprawdę zginął niewiele po tej przegranej drugiej walce z Alim. Tak, zginął, żona go została, kiedy wróciła od rodziny, została go w łóżku. Nie wiadomo nawet dokładnie kiedy, to było nie wiadomo, między świętami. Nie wiadomo, kiedy się urodził, nie wiadomo tak naprawdę kiedy i jak zmarł. Tak. Zmarł. Oficjalnie przedawkował, taka jest oficjalna wersja. Znaczy, natomiast... że miał problem, jakiś tam zatorowość płucna, inne historie, ale ten znak po igle na ramieniu świadczy o tym, że albo przedawkował, albo ktoś mu pomógł, no bo jego związek ze światem przestępczym był ewidentny. Bo Palermo, prawda, to były te postacie znane ze świata przestępczego. Ale co do samego procesu FBI dotyczącego jeszcze pierwszej walki, to jednak nie znaleziono dowodów. Tak. Chociaż w FBI nie brakowało głosu, że są pewni, że ta walka była ustawiona, ale nie ma dowodów. I jedno jest pewne, że Ali nie był w to zamieszany, tak. Wtedy Cassius Clay, prawda? Jeśli chodzi o drugi pojedynek, to te z zamkniętego pokazów dochody wynosiły 3,5 miliona. Inne prawa, 400 tysięcy właśnie prawa radiowe, a jeśli chodzi z niewiele za bilety, zaledwie 200 tysięcy dolarów. Ostatecznie te pieniądze podzielono w ten sposób, że Ali dostał
55% Alison, 45% 632 500 Alison, Liston 45%, do tego oddali po 50% swoim menedżerom, czyli wyszło 316 tysięcy dla Alego, Son, Liston 258, ale wiadomo, że do tego dochodzą jeszcze podatki, trzeba katmenów opłacić, różnych ludzi. Ręgi tak naprawdę sądzę, że Son, Liston zarobił niewiele więcej niż za pierwszym razem, góra 100 tysięcy dolarów. Tak to, no, tak to mniej więcej wtedy nigdy nie zarobił. Przynajmniej w ringu wielkich pieniędzy, podejrzewam, że więcej zarobił jednak na tej działalności gdzieś tam przestępczej. I faktycznie, tak jak o tych urodzinach mówiliśmy, no, przeróżne, przedziwne historie są, pojawiają się 3 czy 4 daty tak naprawdę. Sam Liston powiedział, że data jego urodzenia została zapisana na drzewie, które zostało ścięte. Inna wersja była, że w jakiejś takiej rodzinnej albumie Biblii, który spalił się czy gdzieś zginął podczas jakiejś przeprowadzki. Sama matka, jak zapytał ją jeden z dziennikarzy, powiedziała, no, że urodził się w styczniu 8 albo 18, no, ale potem się okazało, że pomyliła z jednym z jego braci, jak sprawdził inny z dziennikarzy, więc no, były przeróżne historie, natomiast no, ostatecznie dlaczego jest ten 30 rok jako podany, bo w spisie z 30 roku jeszcze powszechnym, jeszcze kogoś takiego jak Charles, bo tak miał naprawdę na imię Sonny Liston, Charles Liston nie było, natomiast był w spisie z roku 40 jako chłopak 10-letni wtedy podany i na podstawie tego uznano, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz co do tego, kiedy się urodził, natomiast no, jego śmierć nie miał jakichś wielkich pieniędzy, nie opływał w bogactwo. Miał żonę, którą kochał rzeczywiście. Żona twierdzi, że absolutnie miał wstręt do igieł, że nigdy sam by sobie żadnej igły nie wstrzyknął. To było absolutnie nieprawdopodobne, że on mógł jakieś substancje w ten sposób zażywać. W 70 roku miał 40 lat i jeszcze boksował. Jeszcze tak naprawdę wierzył, że dostanie mistrzowską walkę z Joe Frazierem, co wydawało się w jakimś sensie nawet i realne, bo miał nazwisko, miał wciąż warunki i miał też całkiem dobry rekord w dalszym ciągu i w momencie śmierci był na stole, była oferta jego pojedynku z Georgem Chuvalo, też pięściarzem o absolutnie tytanicznej szczęce, który w tej złotej erze nikomu nie dał się powalić i Chuvalo powiedział, no ja ten kontrakt podpisałem w tym momencie, kiedy on już leżał nieżywy, ale nikt jeszcze o tym nie wiedział, więc to nie doszło do skutku. Tak, no niewątpliwie jedna z najbardziej kontrowersyjnych walk, jeśli chodzi o opinię, to jest ten rewanż Listona z Alim i tak naprawdę minęło od tego czasu prawie 60 lat, wciąż są zdania podzielone na ten temat, jak tak naprawdę było, choć ja osobiście, myślę, że Kasper również jednak się przyklał do tego, że po prostu w tym momencie, kiedy spotkali się w Lewiston, to zdecydowanie już lepszym pięściarzem był Muhammad Ali, schodząca gwiazda tej dyscypliny. Natomiast Sonny Liston, myślę, że wart będzie jeszcze jakiegoś, przynajmniej jednego programu, jakichś walk, które pokażemy, żeby jeszcze raz go przybliżyć. Ale... No myślę, że te wojny z Williamsem, czy z Pattersonem, no, czy chociażby z Pattersonem, to były bardzo krótkie, no to, więc nie same, treściwe, tak. Same walki bardzo treściwe, dużo czasu nie zajmą. Proszę Państwa, to na dzisiaj wszystko w pierwszym programie noworocznym. Zapraszamy na kolejne, a dziś już dziękuję za uwagę. Kacper Bartosiak, Janusz Pindera. Do usłyszenia. Oh my.